Cześć wszystkim. Tak sobie pomyślałam, że będę Wam co jakiś czas nakręcać takie dobre tipy naszego Avon. Czemu warto być w Avon? Jakie mamy z tego korzyści? Jakie plusy? Co jest dobrego po prostu? I warto do nas dołączać często, czego się obawiają niektóre z Was, a jest to banalnie proste. I pierwszą dzisiaj taką króciutką wskazówką na moim filmiku są zwroty. Bardzo często padają pytania, a co jeśli klientka zamówi jakiś kosmetyk i nie będzie go chciała? W Avon jest zasada, że każdy klient ma 28 dni na dokonanie zwrotu, obojętnie z jakiej przyczyny. Czy towar mu się nie spodoba, czy może nie będzie mu odpowiadał, czy może rozmiar będzie zły. Obojętnie, słuchajcie, nie ma żadnej jakiejś takiej zasady, że Avon nie przyjmie zwrotu, przyjmuje wszystkie zwroty, dlatego my, jako konsultantki, jesteśmy w 100% bezpieczne i nie musimy się martwić, że stracimy pieniążki na takiej transakcji, ponieważ Avon nam te pieniążki odda. Jak robimy takie zwroty? To jest kolejna taka właśnie sytuacja, której się boją nasze dziewczyny zrobić, a jest to banalnie proste. Pamiętaj też, że każdy lider, czyli każda osoba, która zapisała Cię do Avon, będzie Ci w tym pomagała, jak we wszystkim po prostu. Więc nie musisz się niczego obawiać. Aby dokonać zwrotu, potrzebujemy, wiadomo, swoje konto konsultantki, na którym ten zwrot zrobisz, i potrzebujesz jeszcze takich oto narzędzi. Potrzebujesz worek, worki do zwrotów są w Avon małe bądź duże. Te worki dostajemy w Avon za darmo. Wpisujemy, tak jak wiecie, na wszystko, cokolwiek zamawiamy w Avon jest po prostu kod. Musimy wpisać odpowiedni kod, żeby Avon dodał nam do naszego zamówienia właśnie worki. Więc jak najbardziej możecie sobie zamawiać worki wcześniej, dodać te kody do zamówienia, żeby po prostu je mieć. Oprócz worków potrzebujemy mieć coś takiego jak lejby. I te lejby, dziewczyny, już pokażę tutaj na tym, są dodawane do ostatniej strony naszych faktur. Nie zawsze. I jeśli jej nie masz uzbieranych właśnie tych karteczek z kodem kreskowym, to są nasze lejby, to wystarczy po prostu znowu wpisać kod w nasze zamówienie i sobie uzbierać gdzieś tam na boczku, bo te lejby są ponadczasowe. Co na tej lejbie jest? Generalnie, dziewczyny, to jest kod kreskowy, a pod nim jest on tutaj wypisany i jak się przyjrzycie, to zawsze pierwsze liczby, pierwszy ciąg liczb to jest wasz, nic innego jak wasz numer konsultantki. Natomiast końcówka, zobaczycie, one są po kolei 08, tu jest 1801, 1802, 03, czyli kolejny numer. Po tym właśnie Avon rozpoznaje, kto odesłał paczkę do Avon, czyli jaka konsultantka, komu rozliczyć po prostu ten zwrot. Ale żeby ten zwrot dostał się do Avon, to musi odebrać go od nas kurier. I znowu, rewelacyjna sprawa, nie ponosimy żadnych kosztów za zrobienie takiego zwrotu. Po prostu tak spakowany zwrot, zaraz go spakujemy, oddajemy kurierowi i kurier przy kolejnej naszej dostawie zabiera to od nas. Jeśli nie macie możliwości, nie wiem, mijacie się z kurierem, cokolwiek, to bez problemu spakowany zwrot odnosicie do punktu pocztowego i w poczcie Wam go też przyjmują za darmo i stamtąd firma Parcelforce zabierze przesyłkę i dostarczy do Avon. Żeby właśnie Parcelforce wiedziała, że ma w ogóle cokolwiek wziąć z tej poczty albo od Was z domu, to potrzebuje swoje lejby, czyli tak zwane nalepki, tak, na paczki, po których właśnie firma kurierska wie, gdzie to coś ma jechać, gdzie ma je dostarczyć. I znowuż, jeśli nie masz takich właśnie nalepeczek, znowu wpisujemy ten kod swoje zamówienie, żeby uzbierać te nalepki, bo one też są ponadczasowe i dla każdej są takie same, więc nie jest to problem. I taką właśnie nalepkę nalepiamy na naszą paczkę. Zanim to zrobimy, czyli mamy już dwa kody, słuchajcie, nasz personalny z Avon i do Parcelforce, odkładam sobie na bok, co potrzebuję jeszcze? Mam worek, mam kody, mam towar, który chcę zwrócić.
I teraz jeszcze potrzebujemy coś, po czym, bo tak, Avon dostanie od nas worek, tak? Będzie miał worek, będzie miał nalepkę, nalepkę. Tu jest zresztą, popatrzcie, wzór na tym worku, więc tu dokładnie też jest opisane, jak się robi ten zwrot. Będzie miał nalepkę, od kogo to jest ten zwrot, tak? Parcel Force też dostarczył to do Avon, bo miał swoją nalepkę. Okej, okay, no ale Avon to dostał, no niby widzi, że jest kod i która to konsultantka, ale dodatkowo my do środka musimy włożyć jeszcze dowód tego zwrotu. Dowód tego zwrotu, czyli tego, co oddajemy, żeby Avon mógł nas rozliczyć. I ten dowód robimy na zasadzie albo, bo my wykonujemy to najpierw w systemie, więc albo drukujesz sobie od razu z systemu i oryginał wkładasz właśnie tutaj do tego worka, albo do pomocy są takie książeczki do zwrotu. Te książeczki kosztują 50 pensów Avon. Ja lubię sobie wypisywać z druczki, więc ja sobie je zamawiam, nie drukuję. Też tutaj na tej książeczce dokładnie jest opisana procedura zwrotów, więc to nie jest żadna tragedia. Dodatkowo jest też taka, o, taka ściągawka, więc też jest pokazane, jak ten zwrot wypisać. Żadna filozofia dla Was. I na końcu są właśnie wyszczególnione kody, z jakimi my robimy zwrot. Bo tak jak Wam na początku powiedziałam, zwrot można robić z różnego powodu. Tak właśnie Avon, żeby wiedział, dlaczego Ty dany produkt oddajesz, to trzeba wpisać odpowiedni kod. Wtedy on będzie wiedział, co się stało. Czy produkt jest uszkodzony, czy był może zły rozmiar, czy po prostu klientce się nie spodobało. Dlatego wpisujemy ten kodzik. I ja, zobaczcie, tu sobie, poczekajcie, bo muszę sprawdzić teraz, szybciutko sprawdzam. Jest, piżama. Piżama i świeczka, tak. Przyszła do mnie, piżama była za duża, klientka po prostu zrezygnowała z niej, bo za duży rozmiar, a świeczka była, jak ja bym powiedziała po śląsku, w tajlach. Po prostu jest jedno wielkie szkło. Słyszycie? Niestety, świeczka totalnie stłuczona, więc te dwa produkty, ja sobie to przesunę, te dwa produkty załadowałam do wora. Mam tutaj już wypisany zwrot, czyli kod produktu na fakturze, jaki miałam przy zamówieniu, ilość, ile oddaje jedna piżama, jedna świeczka, z jakim zamówieniem było to zamawiane, czyli tu mam katalog, kampania szósta, katalog szósty, katalog siódmy i krótki opis i z jakiego powodu oddaję, czyli jeden tu mam kod, że właśnie było zniszczone, a drugi kod mam wpisany, że zły rozmiar. I kwota moja, jaką ja zapłaciłam. Tutaj u góry wpisujemy nasze dane personalne i co jest jeszcze najważniejsze, bo to jest oryginał i kopia, kochani. Oryginał i kopia. Ja sobie tu przełożę, bo tam mam kolejny zwrot zrobiony na... O, bo to jest kalka. I najważniejsze, co tutaj mamy... Te cztery kwadraciki. W te cztery kwadraciki właśnie wpisujesz, patrzę, czy lejby mam dobre, właśnie z tej lejby cztery ostatnie cyfry. Czyli te cztery ostatnie cyfry, teraz ja będę szukała długopisu. Mam długopis. Czekajcie. Tak. I ja wpisuję te cztery ostatnie cyfry, czyli to mam 1, 5, 9, 3. Bo też, dziewczyny, taki druczek zaraz wyląduje w tym worku, a kopia zostaje dla mnie. I w razie sytuacji, gdyby Avon nam ponownie naliczył zwrot, że coś tam nie pasowało, że niby nie dotarło do niego, to Ty wtedy masz dowód, że wysłałaś, zrobiłaś, masz ten numer Twojej właśnie lejby, po którym oni skanują te zwroty u siebie w Avon, a potem sprawdzają na tych karteczkach potwierdzenie dokładnie, kto co oddał i z jakiego powodu. Więc w takiej sytuacji, gdyby Avon ponownie nam to naliczył, że jest jakiś problem, wystarczy, że robisz zdjęcie tego potwierdzenia, wpisujesz im te trzy kody i jeszcze dodatkowo bierzemy właśnie tą lejbę z Parcel Force i tu ten paseczek na dole, to też jest dla Ciebie, odklejasz go sobie. Ja sobie go teraz przy Was odklejam. Trzeba, on tu tak źle troszeczkę, ale czekajcie, muszę sobie z tym poradzić. Odklejam. On jest dla nas. To jest, kiedyś po prostu kurier się podpisywał nam przy zabieraniu zwrotu. W tej chwili się nie podpisuje, ale my tutaj mamy, o, tu miejsce na taką pieczątkę. Więc na kopii, bo oryginał tego zwrotu będzie w worku,
Więc na kopii my sobie naklejemy to. Dajcie mi chwilę, ja sobie to teraz nakleję. O, jest naklejone. Zobaczcie. Na kopii mam naklejone, czyli mam swój numer tej lejby, którą ja tutaj dołożę oraz z tego Parcel Force, ten ostatni paseczek, naklejam tu dla mnie, dla mojego potwierdzenia oddania zwrotu kurierowi. To zostaje dla mnie. Oryginał wyrywam. Wyrywam oryginał. Wszystko mam, jeszcze sobie sprawdzę, mam. Ja tutaj sobie nie wpisałam podsumowania, ale to nie jest istotne. Zaginam, wkładam to do wora. Już Wam pokażę. Włożyłam do wora. O, widzicie? Wrzuciłam tam do wora. Wór zalepiam. Wór zalepiam. Tak. A, już mi się tutaj... A, bo to jest strasznie mocny klej. O, zalepiam sobie ten wór. Zalepiam go. Jest zalepiony. I teraz to jest najgorsza część tak naprawdę. Weźmy szybacz. Zaraz poszukam szybacza. Ja to robię tak. Już Wam pokażę. Muszę tylko zszywacz wziąć. O, mam zszywacz. Tą moją lejbę. Tą. Na te samo miejsce tutaj sobie, ja sobie tak wiecie, wymyśliłam i tak robię. Zszywaczem przypinam. O, przypinam. Jest. I dodatkowo tą Parcel Force nakleję tutaj obok. To całe odklejane, widzicie? Calutkie. I sobie tu obok przyklejam. O. Jest. I dziewczyny, w ten sposób pakujemy i oddajemy zwroty. Mogę to teraz albo oddać kurierowi. Kurier, oj, hałasuje, co? Kurier przy nas powinien zeskanować sobie tą swoją tutaj lejbę, że przyjął to od nas. Jak nie zeskanuje, nieważne, my mamy potwierdzenie, że oddałyśmy mu. Albo po prostu oddać na pocztę i wtedy też na poczcie dadzą Wam potwierdzenie, wydrukują Wam papierek, że oddałyście to do punktu pocztowego. Dziewczyny, to wszystko. Prawda, że łatwe? Avon nie jest taki straszny, jak myślicie.